witajcie na kanale Tado i Lego, a dzisiaj Wam pokażę, że co się zmieniło w moim mieście. Zapraszam do oglądania. Mamy tutaj w tym pierwszej części, a zaraz przejdziemy do drugiej, mamy kwiaty, tutaj te rośliny przy hot dogach, mamy też piosenkarkę uliczną. Straganiki zostały tutaj usunięte i tutaj na przykład jedzie jeden stragan. Tutaj mamy, jak znacie tego skafandera z zaczarowanych zwierząt. Tu się nic nie pozmieniało. Tu dodałem takie lampy, światła, które były w tym zestawie, ale one mi się gdzieś tam rozwaliły i nie znalazły. Tutaj dodałem nowy samochód kosmiczny. Motor to widzieliście, tylko ktoś inny na nim jechał. I jak on się nazywa? Komboja? Jakoś tak. I przejdźmy do kolejnej części. Tutaj nowa część została dobudowana kilka dni temu. No, mamy tutaj park. Tutaj grają chyba w baseballa. Tutaj usiądzie sobie komisarz. Komisarz sobie usiądzie. Tutaj mamy budkę z herbatą, z kawą, z ciastkami. Skatepark tutaj mamy. Budkę z popcornami. Z popcornem, o tak. Lodziarkę dodałem z Lego Movie z pierwszej serii, bo bardzo mi się podoba jakby wykończenie tej lodziarki, bo jest takie kolorowe, a ja lubię różowy, więc i takie kolorki fajne, niebieskie z różowym są fajne zawsze. Tutaj jest ten wóz policyjny, który stał tam. Dodałem go tutaj, że przejeżdża. Tutaj mamy samochód telewizji. Tutaj chyba podjeżdża po tam prezenterkę, czy jak to tam się nazywa. Tutaj mamy Land Rovera. Takiego trochę mi się rozwaliło, no ale postarałem się go odbudować. Najlepsza rzecz w moim mieście, czyli tata, który jedzie z dzieckiem na motorze. Tutaj dodałem tych takich aktorów, jakby można powiedzieć. Tutaj jestem ja, tutaj jakiś pan. Tutaj mam sklepy. Pączkarnię, która stała tam, ten zabawkowy i narciarski. Tutaj dodałem pizzerię i tutaj jest motor Kapitana Ameryki, który stoi na przystanku. Tutaj mam taki mały wybieg dla psów, bo nie wiedziałem, co w tej luce zrobić, to zrobiłem wybieg dla psów. Jeszcze mogę, jeszcze tak. Tutaj piszę dla chomików, no ale nieważne. Mamy tutaj kilka psów, fotografkę, no i policjantkę, która właśnie ma puchar dla jakiegoś psa. Psa, który wygra zawody. I tutaj są różne elementy, takie fajne drzewka, które ja zrobiłem. Tutaj mamy też takie drzewko fajne. Te krzaczki kupiłem na Allegro. Tu zrobiłem taki krzak własnoręcznie z tych takich glonów. I go pewnie tam nie widać, no ale chciałem, żeby tak fajnie tam wyglądał. No i często się pytacie, nie pytacie, ale chciałem Wam odpowiedzieć na pytanie, które pewnie sobie zadajecie, że to są bezdomni jakby, co? Bo miałem to... miałem o tym opowiedzieć, no ale teraz jest idealny moment. Mamy bezdomnych, takiego pirata, którego zrobiłem z bezdomnego. Tutaj mamy takiego wikinga, który też jest bezdomnym, który ma takie ciuchy po prostu. No tutaj mam szczura i takie śmiecie bym powiedział generalnie, nie? I tak to się prezentuje całe to moje miasto. Oczywiście ono będzie zmieniane, bo będzie więcej zestawów, będzie większe to miasto, będzie jeszcze jedna szafka taka, żeby to się jeszcze bardziej rozbudowało. No i mam na to jeszcze większe plany, ale na razie to tak wygląda. Jak udostępnię już Wam komentarze, bo chyba tak nie można teraz za bardzo pisać w komentarzach, że jakby coś się zablokowało, to będziecie pisać nowe pomysły. Siema, życzę wszystkiego najlepszego dla Was, no i elo.